Tutaj znajdowała się kiedyś tętniąca życiem huta szkła Hortensja, dalej huta Kara. W tej chwili znajdujemy się przed portiernią obu hut i przed bramą wjazdową i chcemy Państwu pokazać, co zostało z tych hut, a w następnych odcinkach powiemy o historii huty Hortensji. I o tym, co tutaj produkowano, a to produkowano przez cudeńka. Przez 100 lat. A teraz zapraszamy na krótką wycieczkę. Kłaniamy się Państwu, kłaniamy się temu miastu. Leszek Józefacki, Piotr Gajda i ekipa realizatorów. To już drugie spotkanie, drugi odcinek, można powiedzieć, naszego cyklu poświęconego hutom szklanym w Piotrkowie Hortensji Kara. W poprzednim odcinku mówiliśmy o historii, o tym, jak huty powstały. A w tym odcinku już mniej o historii, a bardziej o procesach technologicznych. Należy wspomnieć, że huty znakomicie się rozwijały. To był jeden z ważniejszych ośrodków przemysłowych naszego miasta, ale w ogóle Polski, centralnej Polski. I pracowała tutaj coraz bardziej świadoma kadra pracowników, którzy zaczynali zwracać uwagę na to, żeby się nie dać wykorzystywać przez wrednych kapitalistów i dochodziło do starć, do strajków. Przypomnijmy, Hortensję nazywano Czerwoną Hortensją. Tak, od 21 roku, jak mówiliśmy w poprzednim odcinku. My tutaj, proszę Państwa, jako ciekawostkę. Strajk za strajkiem. Ciekawostkę, takie wydawnictwo 25 lat temu. Okolicznościowe wydawnictwo. Poświęcone między innymi
temu, walce, co się działo w tej hortensji. Czyli wielki strajk we wspomnieniach jego uczestników. Początek marca 1932 roku i wtedy to taką odezwę bo wystosowano. Hutnicy wystosowali do robotników i chłopów, do wszystkich pracujących miast i wsi odezwę, w której Kacer wzywał do Komitetu Centralnego, do obrony hutników w Piotrkowie. A w odezwie czytamy. To jest bardzo interesujące. Za przykładem zagłębiowskich górników stanęli do walki hutnicy Piotrkowa. W hucie Hortensja w Piotrkowie strajkuje od poniedziałku 1000 robotników o wypłacenie zarobków zaległych od 2 tygodni. Czyli na przykład strajki w kopalni górników w tej chwili to mają swoją historię bardzo starą. Bardzo starą. A Piotrków miał ten zaczyn. Ale proszę tutaj zwrócić uwagę, tam było o wiele ostrzej. Robotnicy policzyli kości portierowi fabryki znanemu Lizusowi Pańskiemu i pozostali w fabryce, nie przystępując do pracy. Przed fabryką stoi policja. Granatowi bandyci strzelają do robotników. Strzelał również z rewolweru znienawidzony portier. Od kuli siepaczy faszystowskich poległ jeden robotnik i odnieśli ciężkie rany robotnik i robotnica. O tym strajku było głośno w całej Polsce. 1932 rok. Ale... No, stąd nazwa, no. Tak, Czerwona Hortensja. Ale nie będziemy, jak opisywaliśmy, za dużo właśnie, historii. To tylko jako ciekawostkę przeczytaliśmy, żeby uświadomić, jak już wtedy robotnicy zdobywali świadomość, jak potrafili walczyć o swoje prawa i jak byli gnębieni, bo w końcu tam strzelali do nich i to nie jest najjaśniejsza historia przemysłu i Piotrkowa. Ale wróćmy do tego, do produkcji szkła. Mówiliśmy, w poprzednim odcinku pokazywaliśmy formę, mówiliśmy o dmuchaniu szkła, a dzisiaj pokażemy Państwu taką piszczel, przez którą to szkło dmuchano. Ja nie będę. Tłumaczyłem Państwu, jak produkowało się szkło. I to jest właśnie oryginalna piszczel, to jest podstawowe narzędzie hutnika. Rurka od 150 do 180 cm długości z drewnianą rączką, z ustnikiem. No żeby się nie poparzyć. I tak jak Państwu mówiłem, hutnik ustnikiem wdmuchiwał powietrze do bańki szklanej, która była na końcu tej piszczeli. Rozdmuchiwał tą bańkę, cały czas obracał tą piszczel, żeby bańka się równo rozdmuchała, wkładał ją w formę, dodmuchiwał, czekał, aż szkło stwardniało, odcinano górną część, tak zwaną kapę z piszczeli, która była, wyrzucano ją i szkło zostawało w formie. I dalej szkło było obrabiane. Szło na odprężanie, szło na chłodzenie, szło na malowanie, szło na szlifowanie. I to jest to, o co Państwo pytali, jak wygląda piszczel. To jest piszczel, podstawowe narzędzie każdego hutnika. To jest coś takiego, jak drwal ma swoją siekierę, tak każdy z hutników miał swoją piszczel. Nie wolno jej było pomylić, bo każdy miał do swojej wysokości, siły, długość tej piszczeli, grubość tej piszczeli, bo byli hutnicy, którzy wyrabiali takie ciężkie szkła, takie wazony, jeszcze większe, a byli hutnicy, którzy wyrabiali takie perełki, mniejsze czarki wydmuchiwali, czy też szklanki, pierwotnie elementy szklane. Także to jest piszczel, którą chcieliśmy Państwu pokazać, oryginalną z hortensji piszczel, czyli narzędzie podstawowe hutnika. Zaczynało się od dmuchania, potem przez rozprężanie, hartowanie, szlifowanie, malowanie i w sumie w końcowym etapie powstały tak piękne szkiełka, jak tutaj Państwu prezentujemy. Zaczniemy chyba od rocznicowego wazonu. 95 lat huty szkła gospodarczego Hortensja. I zaczniemy od pierwszych białych szkieł na początku. To są wzorce, które znajdziecie Państwo w katalogu, o którym mówiliśmy. I tak. Kieliszki produkowano na początku w ten sposób, że każda część kieliszka, czyli czarka, nóżka, stopka były osobno robione ze szkła i to jest czysty kieliszek. Już u Heblera szkło było szlifowane i to już jest ten sam kieliszek, ale przeszlifowany w bardzo proste szlify widać, jeszcze bez fantazji, kreski i kropki z listeczkiem.
Tu mamy szklaneczki, również taki wzór, ponieważ z tym wzorem była cała zastawa. Każdy wzór był zastrzeżony. W latach 30. Hortensja około 100 wzorów zastrzegła, czyli każdy z takich wzorów, jeżeli zobaczycie Państwo, to on, wiadomo, że ten wzór zastrzeżony należy do Hortensji. I to jest szkło czyste, tak, bo potem zaczęto produkować zaczęto potem barwić. Barwione. To z tego szkła... Tutaj zwróćmy uwagę, tutaj na to... A, to już jest późna perełka. Ale tak. to jest do takich... carski tak. herb. A z drugiej strony... Barwione szkło piotrków. I szlifowane, ale zacznijmy jeszcze od tych starszych. Tu chcę, żebyście Państwo zwrócili uwagę na kolor. Lata 20., początku XX wieku, tacka z takim wzorem, który był prasowany, ale potem ten wzór był szlifowany. Szkło wpada jakby w zieleń, ono jest nieczyste, stąd poznaje się wiek szkła, czy to jest późne szkło, czy to jest wcześne. Więc to jest takie w zieleń, w żółć wpadające, nieprzezroczyste szkło, również katalogowana tacka. Tu mamy elementy, które były wykorzystywane jako masielnice, takie podobne elementy produkowano z takim wzorem do łazienek, na kosmetyki. Solniczki produkowano. To jest wzór z białego szkła. Również proszę zwrócić uwagę na podbarwienie. To jest stare szkło z lat 30. I potem zaczęto produkować już szkło barwione w masie. I to jest ten sam wzór, tylko już ze szkła barwionego. Zaczęto kombinować taki kieliszek, ale już stopkę mu dołączono czarną z innego szkła. I mamy tutaj już stopka z innego szkła, a sama czarka z tego szkła. To są dwa elementy od zastawy, która również jest w katalogu, który Państwu pokazywaliśmy. Zaczęto się bawić. Tu mamy ciekawostkę. Szkłem. Zaczęto się bawić. W kolejnym odcinku pokażemy Państwu inne zabawki hutników. To są takie elementy naśladujące detale z murano do żyrandola. I takie kwiatuszki również robiono w pojedynczą różę. Tak. Jest to element pięknego żyrandolu ze szkła. Te żyrandole były na gaz, a rurki z tymi kwiatami służyły do ozdoby. Niektóre z tych kwiatów miały rurkę pustą, gaz dochodził do palnika, a ten jest akurat element do żyrandolu zdobiony. Tu mamy z kolei już początki szlifów. Jak widzicie Państwo, takie łezki, proste szlify, nierówne jeszcze, robione w tym szkle pierwotnym. Mamy szkło, dużo tego było produkowane, lata 30. Zastawa składała się ze spodeczka, z takimi owocami, z talerzyka, z talerza, z żardynierki na owoce i to jest taca na owoce. Produkowana w naszej hucie. Nie przenosimy Państwu dużo tych elementów, żeby się Państwo nie pogubili. Natomiast tu za nami mamy już próby szkła rubinowego. Ten pierwotny rubin był bardzo ciemny, wręcz czarny. Jego kolor dopiero się widzi, jak się podświetli. Dopiero widać, że to jest rubin. Na pierwsze oko to jest szkło czarne. Szkło rubinowe, też archaicznie szlifowane, jak widać tylko łezki i kreski, ale już takie szlify też bardzo proste, archaiczne na dnie. W trend taki zrobię, że od takiego szkła wziął tytuł konkurs literacki o rubinową hortensję. O którym powiemy również w następnym odcinku. Tu mamy z kolei wazony robione, no to już są próby mieszania szkła białego ze szkłem kolorowym. To też są takie wazony charakterystyczne dla hortensji i bardzo łatwo je rozpoznać. Szkło od środka wybarwione cząstkami kolorowymi z tłuczki, podciągnięte w grubej masie i takie wyciśnięte elementy podstawy. To są takie cechy charakterystyczne naszych hortensjowych wazonów. Tu mamy też katalogowy wyrób,
dzbanek ze szkła barwionego z rączką przezroczystą, więc spróbowano tak, ciemny dzbanek, przezroczysta rączka albo przezroczysty dzbanek, barwiona rączka. Bardzo piękna forma, zwracam Państwu uwagę tego produktu. Bardzo stary produkt, zresztą widać na dole jeszcze takie elementy pohutnicze, niedoszlifowane, ponieważ nie za bardzo się przejmowano nawet wtedy. Widać również koła izometryczne na tym szkle. Stare szkło, jak można powiedzieć, brudne, pokryte barwnikiem. Także pierwszy etap to było białe szkło, drugi etap to już zaczęto barwić szkła, by osiągnąć, Piotr, pokażesz mi ten, by osiągnąć, proszę Państwa, wreszcie taki oto piękny puchar. Takie wazony produkowano na zamówienie u nas, wykonywane były w pojedynczych sztukach dla cesarzy, dla prezydentów, na wyjątkowe okazje. Na królewskich stołach stały. Tak, na królewskie stoły. Wazony takie produkowano na zamówienie i tu też jest szkło, widać, podbarwione. Szlif też jest taki podobny, archaiczny, jak i w tamtym, którym pokazywałem. I tu już widać, szlifierz się bardzo napracował, by ten element osiągnął takie piękno. Szkło rubinowe, bardzo piękny wyrób. Natomiast do takich szlifów już potrzeba było bardzo wytrawnej ręki fachowca. Piotr, odstaw to, tak. Robotnicy natomiast bawili się, proszę Państwa, jak widać tu ten łabądek, w takie drobiazgi, czyli ze stłuczki kolorowej i troszkę z kulki szkła robiono różne zwierzątka. W wielu domach piotrkowskich są świnki, ptaszki, wróbelki, łabądki, różne zwierzątka. Hutnicy dla swoich dzieci i dla swoich wnucząt robili takie zabawne drobiazgi i robili również kule, ale o kulach i o innych drobiazgach chcielibyśmy Państwu powiedzieć w następnym odcinku. Dziękujemy Państwu. Kłaniamy się Państwu. Kłaniamy się temu miastu. Leszek Józefacki, Piotr Gajda. Do widzenia. I ekipa realizatorów.